Jesteśmy na Kaosan. Była najbardziej znana dzielnica, ulica backpackerów w Bangkoku. Od zawsze. Może trochę z backpackera się zmieniła. Stoją tu ciuchy. Inne pierdoły. Kiedyś było klimatycznie, można było sobie usiąść na krzesełeczku, zjeść jakąś zupę, wypić herbatę. Dalej są bar. I wtedy zapakować się, bo było dużo biur podróży tutaj. Zapakować się w jakiś autobus i sobie pojechać w Tajlandię. A dzisiaj biura podróży się pozwijały. Stoją ciuchy i tam jakieś takie tam zwykłe jedzenie. I było pełno hosteli za grosze. I ludzi z plecakami. Teraz to jest takie typowo turystowo. Thank you. Mają taksówki wodne w Bangkoku. Za kilkanaście groszy jest bilet i w Bangkoku jest wiele kanałów. Skakujesz, wyskakujesz, gdzie tam ci pasuje. Nie? Tak. Tani przejazd bez korku. No, tani przejazd bez korku. Często w Bangkoku są przejścia nadziemne, więc znowu będziemy... Tak jak tu, nie? Wygodne, no bo nie trzeba na światłach stać, ale wleźć pod te schody, to tak się tylko mówi. A trzeba pamiętać, że tu jest naprawdę gorąco. Nawet jak jest pora deszczowa, tak jak teraz, to naprawdę, tu wszystko jest tak nagrzane, tu jest gorąco cały rok, więc wszystko jest gorące, wszystko bije ciepłem. Nawet jak są chmury, to ma się wrażenie, że coś ogrzewa słońce, ogrzewa twarz. Korki. Staliśmy w takim korku, jak jechaliśmy autobusem z lotniska. Na autostradzie to myknął raz, dwa, trzy. No. I to tam kilkadziesiąt kilometrów, to tam nic nie trwało. A kilka kilometrów w mieście jechał, nie wiem, 40 minut, nie? Bardzo długo, no. Częściej stał niż jechał. No i ich świątynie, które są wszędzie.
Jutro są urodziny króla. To i pewnie z tego powodu też wszędzie jego podobizny. To jest właśnie król. Świątynie to mają ładne. Nie ma co. Na chwilę odpocząć. I wielkie, nie? Oni mają ładny kolor tego złotego. Złoto, że złoto. Jest taki prawdziwy, nie? No. Chcę sobie w Marcelu w szachy pograć. Parę metrów jest. Dziwią te drzwi, zobacz, to jest masywne. Jeszcze jest taki wielki próg i zamykane na kołtar. No, kawałek drewna to jest, nie? Jak dłoń. I ładne okucie. No ładne, nie? Czekają przed restauracją na swoją kolejkę, żeby wejść do środka. Tak mają zapakowane restauracje. Taki tłum. I tak wszędzie przed restauracjami, nie? O tej godzinie. Tak, kolejki. Kolejki, mega kolejki. Tutaj to ze 100 osób stoi.